Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na serwis sportowy. Trzeci raz z rzędu, a czwarty w historii piłkarki ręczne Zagłębia Lubin zdobyły tytuł Mistrza Polski. Miedziowe przypieczętowały złoty medal, zwyciężając w Piotrkowie Trybunalskim 35-23. Drużyna z Lubina imponowała skutecznością w ofensywie. Już do przerwy wygrywała różnicą 9 bramek, a po zmianie stron nie pozwoliła sobie na momenty słabości. Zagłębie Lubin zwyciężyło w Piotrkowie Trybunalskim i może już zacząć świętować czwarty w dziejach klubu mistrzowski tytuł. Bardzo się cieszę, że w tym roku obroniłyśmy ten trzeci z rzędu tytuł Mistrza Polski i że w takim stylu, bo każdy, kto trenuje obojętnie jaką grę zespołową, wie, że to nie jest łatwe, że to się codziennie nie zdarza, zdobyć tytuł Mistrza Polski bez porażki. Myślę, że mamy zespół, który no, każdego roku tylko jeszcze bardziej dojrzewa, mieszankę rutyny z młodością, ale już ja mam zespół dziewczyn, które oprócz tego, że ja im wyznaczam cele, to one sobie same wyznaczają cele i gdzieś wewnętrznie się motywują, pracują nad sobą. Piotrkowie nie zawiesiła faworytkom poprzeczki wysoko. Już do przerwy przegrywała różnicą 9 bramek 12-21, aby ulec ostatecznie 23-35. Zdawałyśmy sobie sprawę, że czeka nas piekielnie trudne zadanie, natomiast mieliśmy kompletnie inne założenia, żeby właśnie te pierwsze 10-15 minut nie dać im się rozhulać, żeby wejść dobrze w mecz. No i tak jak było widać po początkowej fazie, najgorzej weszłyśmy w ten mecz. No i wszystko się posypało. Goniłyśmy oczywiście i w pierwszej połowie dochodziłyśmy na 3 i ze 2 razy. Natomiast w drugiej połowie na tyle, na ile, nie wiem, było siły, umiejętności i tego, żeby no, chęć powalczenia, bo to może tak, no nie można powiedzieć, że nie było walki, bo ta walka była, natomiast skończyło się bardzo wysoko i Zagłębie tutaj przyjechało przypieczętować złoty medal, co no, chyba nikt nie wierzył, że tego medalu złotego nie zdobędzie, no i tak się stało, niestety dla nas. Już w środę o godzinie 18 w półfinale Pucharu Polski Zagłębie Lubin w hali RCS podejmować będzie Start Elbląg. Starcie w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Górnikiem Zabrze zakończyło się zwycięstwem gości 2-0. No takiego mniej więcej spotkania spodziewaliśmy się, że tutaj tak to będzie wyglądało. Nikt nie odpuści żadnej piłki, że będzie troszkę nerwowości, bardzo dużo walki. Chociaż było, wydaje mi się, też trochę gry w piłkę, nie tylko samo zaangażowanie, sama walka, bo tych sytuacji zarówno jedna, jak i druga drużyna troszeczkę miała. Natomiast te mecze między drużynami, które są w dolnej części tabeli, często właśnie są bardzo podobne do siebie. Często detale decydują o tym, kto wygra, kto wykorzysta swoją sytuację. No nie był to nasz jakiś dobry mecz. Przegraliśmy ważne spotkanie, ale nie przegraliśmy jeszcze całej batalii. Mam na myśli grę o utrzymanie. Na pewno problemy, które się pojawiły zdrowotne zawodników, kontuzje naszych bocznych obrońców spowodowały, że zagraliśmy trójką w defensywie. Do pewnego momentu nawet to nie najgorzej wyglądało. Później po przerwie, po tym stałym fragmencie, no niestety ta gra się rozkleiła, no ale można powiedzieć, gdybyśmy wykorzystali rzut karny, to zawsze byłby to ten jeden punkt. Tak się nie stało. I tak jak powiedziałem, przegraliśmy ważny mecz, ale nie przegraliśmy jeszcze batalii. Ja wierzę, tak jak powiedziałem, w pracę, jaką wykonujemy, w pracę, którą wykonaliśmy. I musimy wrócić do tego, co było na początku sezonu, na początku, przepraszam, rundy. Dwa gole w ciągu 180 sekund i błyskawiczna odpowiedź za sprawą Patryka Muchy. Chrobry zremisował z Resowią Rzeszów 1-1. Kolejny remis w Rzeszowie. Ze Stalą Rzeszów tutaj w pierwszej kolejce zremisowaliśmy. Dzisiaj z Resowią dobrze dysponowaną, uważam, bo trener Hajdo dobrze przygotował zespół i punktują regularnie w tej rundzie. I to był trudny mecz dla nas. Uważam, że te pierwsze 20 minut ze wskazaniem na nas, potem troszkę Resowia przejęła na boisku przewagę. Nie chcę tutaj mówić już o sytuacjach kontrowersyjnych z panem arbitrem, sobie wyjaśniałem, ale uważam, że gdzieś w tych dwóch sytuacjach coś nam więcej się należało, ale oczywiście wiem, że to jest trudny zawód sędzia i te decyzje muszą podejmować, a nam się czasami nie podobają. No, ale no, taka jest piłka, raz oddaje, raz zabiera i suma summarum uważam, że powinniśmy się z tego punktu
Pierwszą wygraną w rundzie wiosennej zanotowali piłkarze Górnika. Polkowice zielono-czarni pokonali Wisłę Puławy 1-0. Na pewno powiem tak, zespół mój zostawił dużo zdrowia dzisiaj na boisku, ale przede wszystkim zostawił punkty tutaj w Polkowicach. Gratuluję trenerowi. Pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu może nie to, że była aż tak dobra, natomiast stwarzaliśmy sobie sytuację i pewnie tutaj mam, no, zwłaszcza w przerwie miałem duże zastrzeżenia do zespołu o końcowe podanie, tak, i finalizację, bo niestety, no, wydawało się, że dużo będziemy robić tutaj na treningach, dużo w tym mikrocyklu, a jednak mówię, te sytuacje, jeśli jest faktycznie przeciwnik, czy się lepiej ustawia, czy po prostu nasza decyzyjność jest taka, jaka jest, no to trudno o strzelenie bramki. W drugiej połowie, szybka gdzieś tam czerwona kartka, jest to nasz trzeci mecz z rzędu, gdzie dostajemy czerwoną kartkę i gramy w osłabieniu. Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy określony plan, określoną strategię na przeciwnika i niestety jej nie realizowaliśmy w 100%. Uważam, że mecz mimo wszystko otwarty z jednej i z drugiej strony w pierwszej połowie i tutaj muszę przyznać rację, że zespół z Puław miał też swoje szanse do strzelenia bramki. Uważam, że w przerwie po pewnej korekcie też mojej i zespół dobrze zareagował w drugiej połowie. Wiadomo, że ta czerwona kartka w jakiś sposób ułatwiła nam granie i też były momenty, gdzie no, zdecydowanie więcej tworzyliśmy sytuacji podbramkowych. Fajnie, że Arek kolejny raz gdzieś wykorzystał sytuacje, które stwarzamy jemu, ale to na to cała drużyna pracowała. Przede wszystkim my jako zespół w zeszłym tygodniu już pokazaliśmy determinację olbrzymią i były takie momenty, że widać było wielką chęć w drużynie i tutaj ja też czasami się czułem tak, jak ojciec idzie do dzieci na wywiadówkę i widzę ich pracę codziennie, widzę ich zaangażowanie i niestety te oceny nie są takie zadowalające. Tak samo było z naszymi wynikami. Ja uważam, że bardzo długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Cieszę się. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.